dobry. Nazywam się Małgorzata Eckert, firma Eckert Nails, ambasador C&D. Zapraszam dzisiaj na bardzo wyjątkowy, walentynkowy film. Pokażemy w nim Państwu, jak wykonać stylizacje sercowe, czerwone i kolorowe. Życzę miłego oglądania. Stylizację shellac zaczynamy od umycia dłoni, nałożenia produktu do dezynfekcji. Następnie opiłowujemy paznokieć, nakładamy cuticle away, czekamy aż ta skórka naprawdę nam się troszeczkę rozpuści. Ściągamy to szpatułką metalową z łyżeczką. Jeżeli jest taka potrzeba, wycinamy trążkami. Następnie otłuszczamy wszystkie paznokcie scrub freshem. Proszę pamiętać, że w przypadku tak luksusowego produktu, jakim jest shellac, nie potrzebujemy matowienia płytki paznokcia. To jest najbardziej bezpieczny zabieg, jaki w tej chwili jest na rynku. Nakładamy bazę z shellaca, bardzo cienkie warstwy, pamiętając o zakończeniu wolnego brzegu. Suszymy w lampie shellac przez 10 sekund. Wyjmujemy z lampy, niczym nie przecieramy. Nakładamy właściwy kolor shellaca. I w przypadku stylizacji walentynkowej tym kolorem jest VIP Gold. Dlaczego gold? Dlatego, że połączenie złota ze srebrem bardzo ładnie ze sobą pasuje, odbija przepięknie kolory. I kiedy nałożymy VIP Golda, czyli złoty shellac, bardzo cieniutko, suszymy go w lampie przez 2 minuty. Po wyjęciu z lampy nakładamy pyłek. Pyłek tutaj w tym przypadku jest troszkę opalizujący, wpadający w srebro. Dlatego też, żeby uśpić kompletnie wygląd srebra, nakładamy VIP Gold z shellaca, przez co ten kolor będzie złamany, czyli będzie złoto-srebrny. Po nałożeniu drugiej warstwy z shellaciem wkładamy dłonie do lampy, suszymy 2 minuty. Po wyjęciu z lampy i przetarciu alkoholem izopropylowym zaczynamy nakreślać walentynkowe serduszka. Żeby zacząć nasz projekt, musimy najpierw wiedzieć, jaki ma być kompletny obraz i dlatego zaczynamy najpierw rysować sobie kontur i dopiero uzupełniamy środek naszej stylizacji. Wszystko to jest wykonane shellaciem, także nie musimy tutaj mieć jakichkolwiek dodatkowych produktów czy materiałów. Proszę zwrócić uwagę, z jaką dokładnością jest to wszystko wykonywane. I każdy paznokieć różni się od siebie troszeczkę, jest w różnym miejscu to serduszko, tylko po to, żeby to nie było takiej monotonii, tylko żeby ta kreacja, ten obraz na paznokciu, żeby faktycznie po złożeniu tych paznokci ze sobą tworzył się. Po nałożeniu czerwonego shellaca, oczywiście suszymy go w lampie 2 minuty. Proszę pamiętać, że każdą warstwę koloru shellaca, jeżeli w jakikolwiek sposób aplikujemy, to koniecznie trzeba ją wysuszyć 2 minuty. Po wyjęciu z lampy nakładamy top shellac dokładnie, ponieważ jest to gęsty produkt i trzeba go bardzo umiejętnie nałożyć, pamiętając o wolnym brzegu. Top suszymy 2 minuty. Po wyjęciu z lampy przecieramy alkoholem izopropylowym, nakładamy kilka kropelek Solar Oil w celu nawilżenia naturalnej płytki i pielęgnacji paznokcia, jak również możemy nałożyć balsam, aby ręce były gładkie. Państwu bardzo za obejrzenie naszego filmu. Życzymy dużo miłości i do zobaczenia.